Dzień dobry, proszę o brawa dla artystów. Grali dla Państwa Małgorzata Hajduk na altówce, to ta Pani. Tak powiedziałem, Hajduk, tak? Hej, Hajduk, tak, powiedziałem tak. I Mateusz Stecki na wiolonczeli. Słyszeli Państwo zapewne, rozpoznali Polskie Drogi, wcześniej Scott Joplin, także wcześniej trochę baroku, także repertuar bardzo zróżnicowany. Pięknie grali, jeszcze raz zagrają po rozmowie z główną bohaterką dzisiejszego spotkania, czyli z panią Eweliną Agaciak. Witamy. Jak się Państwo domyślają, pani Ewelina jest autorką wszystkich prezentowanych tutaj wokół nas obrazów. Wręczę pani teraz mikrofon. Serdecznie witamy, dziękujemy za... Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chcę podziękować, że tak licznie Państwo przybyliście, nie spodziewałam się. I chciałabym podziękować Panom Profesorom, których tu widzę, którzy teraz mają życie. Chciałam podziękować Pani Dyrektor, która tak się zabrała do tej organizacji wystawy, że błyskawicznie mi pomogła. Ja przede wszystkim mojej córeczce i wnukowi, którzy wszystko właśnie przy tej wystawie zrobili. Oprócz tego, że nie namalowali obrazów, to już reszta wydarzała. Także musi jeszcze Pani nam trochę opowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład o swoich studiach, bo przy wejściu jest informacja, że dyplom robiła Pani, już nie powiem w którym roku, bo nie wypada, u Pani profesor w Łódzkiej Szkole Wyższej, wtedy teraz ASP, u Pani Teresy Tyszkiewiczowej. I bardzo mnie to interesuje, bo to niezwykle ciekawa postać. Jak studiowało się u właśnie tej wybitnej malarki? Czy jakieś może ciekawostki, anegdotki o Pani Tyszkiewicz może Pani przytoczyć? No to jest Pani hrabina Tyszkiewicz. Jest to rzeczywiście osoba niezwykła. I nie do zapomnienia. Tyle lat, jak ona nie żyje, a cały czas w naszym środowisku jest jej myśl i to, co ona przekazywała studentom, to jest niezwykłe, bo było przecież wielu profesorów w naszej uczelni i jest w dalszym ciągu. Ale to była osoba tak niezwykła, że nie da się o niej zapomnieć. To, że ja maluję, to jest też w dużym stopniu jej dowód. Dowód tego, że ona była z nami. Co by opowiedzieć, no, o tej niezwykłości. Była zupełnie inna niż wszyscy ludzie z jej generacji, można powiedzieć. Dlatego, że ona nie potrafiła się zamartwiać tym, co się dzieje na świecie, tym przewrotem. Nie wpadła w żadną depresję, tylko działała i działała tak intensywnie. Czasem wyjeżdżała za granicę, bo miała tam oczywiście rodzinę i przywoziła informacje, ale przekazywała to w sposób tak nadzwyczajny, że nie do zapomnienia. No co ona robiła dziwnego? Była genialna, ale była też straszna. Wynajdowała różne osoby, których nie cierpiała i gnębiła je przez całe studia. Na moim roku była taka jedna koleżanka. Rzeczywiście chyba nie zrobiła w ogóle dyplomu. Ale za to, jak kogoś lubiła, lubiła taką jedną śliczną moją koleżankę, to Tania, życie anielskie, bez przerwy była chwalona. Ja też kiedyś byłam pochwalona za taki projekt na tkaninę dekoracyjną. Ona wpadła w zachwyt, wszyscy patrzyli, co się dzieje, a ona przez cały wykład nic nie mówiła, tylko jak to jest genialny projekt. Na następny dzień ja przychodzę, a projektu nie ma, ktoś ukradł. I potem ja musiałam robić niezliczoną ilość tych projektów. Wszystkie były B i wszystkie się nie liczyły. W końcu z trudem zaliczyłam.
Ale taki to był człowiek, nietypowy. Co jeszcze można o niej powiedzieć? No nie przychodzi mi do głowy, bo tyle jest rzeczy, które o niej można mówić, że chyba już zakończymy temat o profesor Tyszkiewiczowej. Dobrze, ale kontynuujmy o tkaninie, bo to była pracownia projektowania tkaniny i potem pracowała pani w przemyśle, tak? W przemyśle, tak. Robiłam projekty. Robiłam projekty na tkaniny i nawet dobrze mi to szło. Te projekty były nagradzane, no muszę się pochwalić, bo rzeczywiście to jest sukces w moim życiu, że ja tych projektów zrobiłam bardzo dużo i z opinii znawców to były dobre rzeczy. Kiedyś pamiętam, byłam z koleżanką, która tu siedzi w Bułgarii i wszystkie osoby, które przyjechały z Polski, były w sukienkach z moich projektów. Nie mogła się nadziwić, jak to się dzieje. Mówię od razu, poznaję, kto jest z Polski. Wszystkie osoby, to nie przesadzajmy, panowie nie byli w sukienkach. Panowie nie byli w moich sukienkach, ale byli w moich koszulach. To jeszcze powiemy, już starczy. Nie, jeszcze o tych wyjazdach, bo okazuje się, że tak. Lata 50., 60., 70., niby komunizm, a pani tak. Studiuje u hrabiny. Co roku wyjeżdża do Paryża na pokazy mody. No nie, no co roku nie, bo to jeszcze wtedy nie wjeżdżałam, dopiero później, jak się rozkręciłam w tym przemyśle. To jeszcze, ale rzeczywiście wyjeżdżałam do Paryża bardzo często, dlatego że przywoziłam stamtąd informacje dla projektantów całej Polski i przemysłu bawełnianego. A potem, ponieważ mi to dobrze szło, to byłam również zaproszona do jedwabniczego przemysłu i stamtąd też wyjeżdżałam. Także zdążyłam porobić w Paryż i mam dużo akwale, które się niestety nie zmieściły tu, ale mam w domu, bardzo proszę. Jeśli ktoś chce obejrzeć, to zapraszam. Całe moje życie to jest malowanie. Zaczęłam bardzo wcześnie malować i właściwie przerwałam tylko wtedy, kiedy bardzo musiałam przerwać, a tak to mnie to interesuje. Dlatego, że dlaczego ja maluję? Tak się zastanawiałam ostatnio, że życie jest tak niezrozumiałe, tak skomplikowane i ja nie mogę przestać o tym myśleć, a w momencie, kiedy siadam za sztalugą i trzymam pantel w ręce, to ja zapominam o całym świecie i ja w pewnym sensie wypoczywam. Oczywiście w sensie fizycznym nie, bo potem wpadam, jak odchodzę od tego obrazu, ale wypoczywam od tych myśli, od tych strachów, które wszystkich prześladują. I to jest dla mnie niezbędne. I chyba tak będzie do końca życia. To znaczy bardzo długo jeszcze. Mówi pani, że się nie zmieściła, ale jedna się zmieściła. Tu jak państwo odwrócą głowy w lewo, to jest akwarela właśnie z katedrą Notre Dame. Jedna paryska się zmieściła, ja widziałem więcej. Naprawdę są bardzo piękne. To paradoks, że te najmniejsze się nie zmieściły, a te duże się zmieściły. A może pani trochę opowiedzieć nam o tych tutaj, na tle których rozmawiamy? No o tym pierwszym czerwonym to nie ma co mówić, bo to jest tytuł seks albo wynalazek. No to właśnie właściwie bardzo ciekawe to. Tak, ale to właściwie wszyscy wiedzą o co chodzi. I o tym obrazie mogę powiedzieć, o tym, który stoi na sztaludze. Dlatego, że to jest taka sprawa, że na pierwszy rzut abstrakcja, a jednak są widoczne postacie dosyć wyraźnie. Właściwie taka banalna historia, że jest pan, jest pani, jest dziecko. Ale jak się wpatrzeć, to na twarzy mężczyzny jest twarz kobiety drugiej. Jest dziecko odwrócone tyłem, nie przyjmuje lalki. I to jest moim zdaniem tragedia połowy ludzkości. Ten brak porozumienia. Coraz większy. No, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko poprawi. A uwaga nadchodzi?
co nadchodzi, kto nadchodzi? No, uwaga nadchodzi, to dotyczy tego, czego się boimy wszyscy, że świat zmienia się tak szybko, łącznie z pogodą, ale ja jestem przekonana, że to jest nasza wina. I ten strach przekazałam na tym obrazie. Co tu jeszcze ciekawego? Aha, no tu jest tak roztańczona, to też nie ma co mówić. Tu jest on i ona. I on jest potwórką, ale taką dosyć chwiejną. Pani roztacza światło. No i koniec. To jeszcze na koniec, bo umówiliśmy się, że dzisiaj tak długo nie będziemy rozmawiać, bo pani jest zmęczona. Poproszę o interpretację tego motta z Norwida, które tu nam towarzyszy. Malowanie to procent od kontemplacji. Tak, to jest to, o czym mówiłam na początku, że wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, skąd się bierzemy na tym świecie. W ogóle nie pamiętamy, kiedy się pojawiamy. Zupełnie nie wiemy, kiedy odchodzimy, w nieznane. I to jesteśmy tak mali w stosunku do kosmosu, tak nieważni, a jednocześnie tak pyszni z tego, że mamy osiągnięcia. Osiągnięcia są niezwykłe. W medycynie, w technice idą tak szybko, że to jest zadziwiające. W czasie mojego życia to się wszystko zmieniło. No ale nie można tak się bardzo cieszyć, dlatego że równocześnie jest ten postęp w niszczeniu świata, który idzie równie szybko i równie niebezpiecznie. Także nie wiem, czy to jest powód do radości, czy do smutku, ale jest na pewno powód do malowania obrazów. Być może sztuka nas ocali i kontemplacja kosmosu. Dziękuję pani bardzo i dziękuję państwu. Zachęcam do rozmów z panią Eweliną.